my! Ostatnie minuty i jednak udaje się ratować remis w Szczecinie. Coś na gorąco o tym meczu? Tak, dążyliśmy do tego, żeby zremisować to przede wszystkim, bo przegrywaliśmy 1-0. Szkoda, że ta bramka wpadła w doliczonym czasie gry, bo jeśli byśmy zdobyli na 1-1 w wcześniejszym momencie gry, to może pokusilibyśmy się o zwycięstwo, ale tak i tak możemy być zadowoleni z tego remisu, bo wyciągnęliśmy go w ostatnich minutach. Lechia za bardzo nie mogła sobie sytuacji stworzyć, stwarzała sobie po całych fragmentach gry i tu byli groźni, a ta bramka stracona na pewno im pomogła, bo cofnęli się do tyłu i czekali na swoje kontry. No ale dla nas się tak ułożyło, że dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę i udało się w doliczonym czasie. Było pchnięcie zawodnika, ale czy na tyle, żeby sędzia podyktował rzut karny? W niektórych momentach bardziej trzymali się zawodnicy i sędzia nie widział. A tutaj no, było pchnięcie, ale czy na tyle to pchnięcie było groźne, że sędzia odwiedzał 11. Dużo walki dzisiaj? Nogi całe? Tak, tym bardziej, że Lechia ma dwóch wysokich stoperów, którzy grają dobrze w powietrzu, ale próbowałem jak mogłem, żeby te piłki wygrywać do kolegów z drużyny, żeby oni stwarzali sobie sytuację. Fajnie, że tak się ułożyło, że zremisowaliśmy ten mecz, a nie przegraliśmy.